Dobrze jak mnie. Dzisiaj niedziela, także wiadomości ze świata symulatorów. 20 września 2020, co się stało w ostatnim tygodniu głównie w Microsoft Flight Simulatorze. Zaczynamy od scenarii. I zaczynamy od scenarii, która była jedną z tych scenarii do Priperda jeszcze którą kupiłem, kiedy już wiedziałem, że będę porzucał Priperda. Kiedy już miałem przetestowanego. Microsoft Flight Simulatora i wiedziałem, że to jest kwestia kilku miesięcy zanim przestanę latać w Pripercie najprawdopodobniej. Portland. Portland wykonane przez iBlueYonder i wydane przez FlightBeam. iBlueYonder to jest Bill Womack, to jest deweloper, którego z moich lotów live możecie ko kojarzyć z Nantucket albo z Plum Island. W Nantucket byliśmy kilka razy. Plum Island kojarzy mi się z lotniskiem które było moim marzeniem w takich moich bardzo wczesnych latach symulatorowych. Kosztowało wtedy jak dla mnie dość dużo, a jakoś tak trudno mi było zdobyć się na to, że wydam właśnie sporo pieniędzy na małe lotnisko, nawet nie aeroklubowe, po prostu małe lotnisko prywatne. Kiedy ja wreszcie kupiłem, zrozumiałem, na czym polega przełamywanie pewnych barier w świecie symulatorów. Bill Womack był jednym z tych deweloperów, którzy E, jako pierwsi zaprezentowali, jak można stosować tekstury do e, poprawienia wyglądu ziemi, poprawienia wyglądu terenu, pasa startowego, e, jak można zrobić ładniejsze oznaczenia tych pasów startowych. To wszystko było w Plum Island i mówię o czasach, kiedy takie rzeczy jak ładne tekstury e, oznaczeń pasa startowego nie były ani standardem, właśnie były przełomem. Pylomag Był jest też znany z tego, że Robił dużą część Tonga Fjords, scenerii VFR kanadyjskiej, scenerii vfr owej kanadyjskiej i amerykańskiej. Tonga Fjords łączy fragment Alaski i fragment Kanady. A teraz Portland. Portland, wydane w najwyższej jakości, do której bidłomak mnie czy nas przyzwyczaił. I wydanie, wydane przez FlightBeam, dewelopera, którego kojarzę z tego, że wielkie lotniska, które wykonuje, są wykonane w sposób zapewniający bardzo dobrą wydajność. Generalnie nie mam problemów z wydajnością w tej chwili w Microsoft Flight Simulatorze, ale ten deweloper niemal gwarantuje, że duże lotnisko będzie dobrze działało. Zwykle to jest tak, że duże lotnisko albo jest pięknie wykonane, albo ma dobrą wydajność. Flightbeam. Mam wrażenie, że oni po prostu dużo latają na symulatorach i wiedzą, co jest ważne. Flightbeam jest w stanie wybrać to, które elementy wykonać lepiej, a które pozostawić gdzieś tam w tle mniej obciążające. Nie chcę powiedzieć, że mniej dopieszczone, bo to nie jest to, ale chodzi po prostu o to, że jeśli mamy jakieś elementy odległe. Od pilota odległe od samolotu, to one nie muszą być wykonane w największej rozdzielczości. Nie muszą stosować tekstur, na których każdy napis będzie można e, odczytać. Z drugiej strony, ważne, żeby te napisy można było odczytać na tych znakach, które pilot widzi. I to im się udaje. Wickham Air Airpark e, Pilot Plus, a wydawcą i sprzedawcą jedynym na rynku jest Orbex Direct. Wycombe Airpark to brytyjskie lotnisko aeroklubowe, i to będzie jedna z tych scenerii, które będę wykorzystywał w czasie lotów po Wielkiej Brytanii. Chciałbym, chciałbym więcej latać po Wielkiej Brytanii, szczególnie VFR. Chciałbym zacząć latać po Wielkiej Brytanii VFR na VATSIM i do Airpark na pewno was zaproszę. Lotnisko kosztuje 11. 69 euro. Pamiętajcie, że te ceny, które tutaj podaję, szczególnie dla Orbexu, to są ceny przeliczane z dolarów australijskich, więc ta cena się może delikatnie różnić. Właściciele Wycom Park dla innych symulatorów korzystają z 40% zniżki. Terrington Municipal, jedno z najstarszych lotnisk Orbexu dla Pacific Northwest, jedno z moich ulubionych. Nie wiem, czy często tam lataliśmy, chyba co dwa razy, tylko poleciliśmy w X plane do Darrington, ale Darrington to jest jedno z tych lotnisk, które mają wąskie pasy startowe. I jeśli chcecie. Jeśli chcecie poznać urok latania samolotami General Aviation, które będzie trochę trudniejszym lataniem niż takie latanie, latanie między portami lotniczymi, gdzie. Ta Cessna ma 10-15 metrów pasa z jednej strony, 15 metrów pasa z drugiej strony, i w zasadzie w ogóle się nie musimy przejmować e, tym, jak trafić na, na ten pas. No to tutaj w Darrington nagle zaczniecie myśleć o tym, że po pierwsze w pas trzeba trafić, a po drugie, jeśli skorzystacie z samolotów General Aviation, które są już trochę cięższe, które nie mają zbyt mocnych silników, to tutaj się zaczniecie zastanawiać, czy tego pasa Wam wystarczy i to mi się podoba. Lubię takie lotniska, które dają nam wyzwanie. Do Flight Simulatora wyszedł w tym tygodniu update. Update poprawił wydajność, update wprowadził nowe opcje. I tu uwaga, coś czego nie powiedziałem w filmiku o updatecie. Sprawdźcie jakie macie ustawienia Microsoft Flight Simulatora. U mnie one były zmienione, na przykład tekstury. Zostały zmienione. Tekstury te, na które narzekałem przy Muneju na Karenado, to była kwestia ustawień i niestety, żeby to ustawienie tekstur zadziałało, trzeba zresetować symulator. Więc po resecie tekstury wróciły do porządku i wszystko jest ok. Ale zobaczcie, jakie macie ustawienia. Przywróćcie to, co mieliście, albo wypróbujcie jakieś nowe, a potem wyłączcie symulator, włączcie go ponownie i sprawdźcie, jak jest. A jeśli chcecie posłuchać więcej o tym update, to nie będę zajmował wam czasu teraz. E, tutaj. O. To znaczy w tej chwili to po przeciwległym, e, przeci w, przeciwleg w, w przeciwległym rogu ekranu macie kartę, w której e, zajawiam ten materiał. FS2 Crew i Pushback Express. Pushback Express to Dodatek, który ma ułatwić nam wykonywanie wypychania w Microsoft Flight Simulatorze. To wypychanie nie jest doskonałe, tak eufemistycznie powiem, domyślnie, i FS2 Crew naprawia ten problem. Wprowadza nam trzy możliwości sterowania. Możemy sterować automatycznie lub poautomatycznie, możemy sterować za pomocą jakichś tam ustawień, które dla danego stanowiska. Zapiszemy w programie, na przykład wypychaj prosto o taką odległość, a potem zakręć w prawo albo w lewo. I wreszcie trzecia opcja: możemy, ja tak spoglądam na Joystick, właśnie, bo możemy wypychać e, naszymi kontrolerami, możemy e, sterować tą ciężaróweczką pushbackową e, za pomocą orczyka, i to będzie moim zdaniem bardzo przydatne, szczególnie na małych e, czy ciasnych lotniskach, tam gdzie te pushbacki standardowe. Jakoś tak nie wychodzą. To będzie też bardzo przydatne przy tych wszystkich pushbackach, które wymagają niestandardowych kątów lub jakiegoś takiego wręcz esowego wypychania. Pushback Express ma działać i z samolotami rejsowymi, i z samolotami General Aviation. Będzie działał ze wszystkim. Będę w tym tygodniu wypróbowywał. Pushback Express, podobnie jak wszystkie do tej pory pokazane dodatki, już zakupiłem, już zainstalowałem i tu muszę oczywiście podziękować sponsorom Calipte Aviation. Dzięki Wam możliwe są te zakupy, dzięki Wam możliwe są testy tych produktów i dzięki Wam mogę o nich opowiadać. Dziękuję. Moni. Moni to samolot, który mi się szalenie nie podoba. Ma sportową sylwetkę i jest szybki. I... I nie ma przesadnej, awioniki przesadnych systemów. To jest taki samolot, jakim chciałbym wykonywać długie loty w Microsoft Flight Simulatorze. I niekoniecznie jest to. Niekoniecznie udało się Karenado to zrealizować. Dostaliśmy samolot piękny, tak jak Karenado zawsze dostarcza, i dostaliśmy samolot z systemami, w których. Wiecie, tu można by coś poprawić, tu nie przetestowano. Tutaj trymer działa jakoś tak strasznie, chaotycznie. Mam nadzieję, że uda się to poprawić Karenado. Mam nadzieję, że wyjdą jakieś patze. może też wyjdzie aktualizacja ze strony społeczności z pominięciem Karenado. No bo samolot wizualnie jest bardzo przyjemny. To, że pewne rzeczy nie zostały idealnie przetestowane typowe dla tego dewelopera, a produkt raczej casualowy niż dla zaawansowanych miłośników symulacji. Znaczy dla miłośników zaawansowanych symulacji, ale muszę powiedzieć, że po pierwszym locie pomyślałem, że będę latał nim więcej. Po drugim i trzecim dzisiaj wykonałem trochę testów, a, które miały określić, czy osiągi są zgodne z prawdą, i tutaj było już gorzej. O ile na przykład szybowanie było w punkt, tak jak mam kartę e, określającą zasięg szybowania, tak wykonałem próbę, osiągnąłem z odpowiedniej wysokości odpowiedni dystans. Ale już wznoszenie wznosi się jak szalony, a nie powinien. A więc jeszcze zrobię kilka testów, a później opublikuję recenzję i wypowiem się, jak. E, jak oceniam ten samolot, już po konkretnych testach. Cena 137 zł, moim zdaniem jest ceną mocno wygórowaną, mocno przesadzoną i ten samolot wyjściowo nie powinien tyle kosztować. Jeśli nie potrzebujecie Muni od razu, jeśli nie jesteście w Muniach zakochani, to poczekajcie, jak na moment, kiedy będzie promocja, pewnie będzie 30% zniżki, 50% zniżki i wtedy można go rozważyć. VREF Simulations i lotnisko na Bornholmie. Nie znamy VREF Simulations, to jest pierwsza realizacja tego dewelopera. Po screenshotach i po moich doświadczeniach z Bornholmem Widand Design wydaje mi się, że to lotnisko Widand Design było jednak troszkę ładniejsze, troszkę bardziej szczegółowe. I ja będę czekał na lotnisko Widand Design dla Bornholmu. Jeśli ktoś się nie może doczekać za 12,80 euro, można już Ronę kupić. Tropical Sim 2 i lotnisko Pico Island, to jest lotnisko na Azorach. Oprócz tego Tropical Sim 2 wydał jeszcze Sao Jorge, również na Azorach. Także mamy dwa. Portugalskie lotniska na tych wyspach na środku Atlantyku, i to są porty z Preparada. To są lotniska przeniesione. Mam wrażenie, że bez żadnych unowocześnień, żadnych poprawek, to co trzeba było dostosować do nowego symulatora, to dostosowano, skopiowano modele, tekstury i wygląda to tak jak większość portów, chociaż to są porty ładnie wykonanych lotnisk, dlatego je wam pokazuję. Oprócz tego, Wspomnę tylko o kilku lotniskach, które się tutaj jeszcze pojawiały. E, przepraszam, które się pojawiły w tym tygodniu. E, FSX Scenery wydało cztery lotniska. Powiecie, bardzo płodny deweloper, prężny deweloper, działający szybko i sprawnie. Tak, działa szybko, sprawnie. Portuje te swoje lotniska e, z Priperda Za dużo do sportowania tam nie ma, więc e, się nie namęczy. I po tym, ile kosztuje Portland? Słuchajcie, Portland kosztuje 15 dolców Aha. i dostajecie w absolutnie najwyższej rynkowej jakości lotnisko międzynarodowe, duże lotnisko międzynarodowe. A tutaj za małe lotniska w Ameryce Łacińskiej musimy zapłacić 13, 12, 14, 50 euro. I uważam, że to jest cena. Że to jest cena nieadekwatna do poziomu, który prezentują te lotniska, szczególnie jako porty takie niespecjalnie poprawione z Prepareda. Mamy też absolutny hit sprzedażowy, przepraszam za złośliwość, Shorham, lotnisko Shorham, tabureta. Poprzednio pokazałem. Trzy lotniska tabureta. Jedno z nich było darmowe. Ściągnąłem je, zainstalowałem. Porównałem, mieliśmy dyskusję pod, pod ostatnim zeszłotygodniowym filmem o tych lotniskach tabureta. I powiem Wam tak. Taburet ma w tej chwili już chyba cztery albo pięć lotnisk, z czego jedno darmowe. Które cokolwiek się nie zgadza z danymi map Google. Do tego drugie lotnisko, Ranger Creek, jeśli dobrze pamiętam się nazywało, wykonał taburet i wykonała jakaś ekipa w postaci darmowej. I to darmowe jest lepsze i to darmowe Wam polecam. Więc tutaj 17,21 euro. Nie. Nie. I tyle w tym tygodniu. Pominąłem w tym tygodniu dcs Newsy DCS-owe są standardowe. A10 Tank Killer się rozwija, ta nowa wersja A10 się rozwija. Powinna być do końca września, więc mam nadzieję, że 27 będę wam w stanie powiedzieć, że tak wyszedł już jest, albo że wyjdzie na dniach i wtedy sobie dokładnie omówimy, co on tam będzie miał, ten nowy A10. A na razie zapraszam na następny odcinek. Za tydzień kolejne, kolejne opisy tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. A w najbliższym tygodniu oprócz tych materiałów standardowych albo zamiast niektórych z nich będą recenzje produktowe. Ja cały czas Wam obiecuję te recenzje produktowe. I jakoś tak się nie zbiera, więc zrobię kilka recenzji lotnisk. Postaram się ukończyć tą recenzję Munia i te, przede wszystkim ukończyć testy tego samolotu Karenado i powiedzieć Wam, co dokładnie w nim jest OK, co jest nie OK, tak żebyście też wiedzieli, na co zwracać uwagę i czegoś ewentualnie czepiać i co zgłaszać do saportu. I co jeszcze? A, a za dwa tygodnie poradniki sprzętowe. Aha. Wielu z Was pyta... Hmm, Jaki mam joystick, jak to działa, dlaczego właśnie, dlaczego CLSI, a nie sam Warhawk, czy warto Warhoga. Więc omówimy i tego mojego Brunera CLSI, i Warhoga, przepustnicę Warhoga, omówimy Stream Decka i to, co można robić fajnego na Stream Decku w symulatorach i nie tylko. Omówimy też nowy panel, który kupiłem. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. Coś takiego. Behringer USB MIDI Controller. To jest kontroler, który ma 8, a tak naprawdę 16, bo działa w dwóch trybach. Więc 16 pokrętł, 32 przyciski i suwak. I ten kontroler działa z symulatorami. Nie tak wprost, ale działa. Więc o tym też będzie za jakieś dwa tygodnie. Ja już Wam więcej czasu dzisiaj nie zajmuję. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Zasubskrybujcie i wracajcie ponownie. Do zobaczenia.